Cześć, witajcie w piątym odcinku z serii FIFA 21, kariera menadżera RB Lipsk. W ostatnim odcinku doszliśmy do soboty 21 sierpnia 2021 roku. Co oczywiście oznacza, że zaczęliśmy też sezon w poprzednim odcinku. Tylko jedną kolejkę daliśmy radę zrobić, bo dużo było naprawdę zamieszane z transferami. I tu będzie pokazane, jest tu tabela. Oczywiście remis po pierwszej kolejce, czyli jeden punkt. Nie pamiętam, z kim już graliśmy, więc możemy sobie przypomnieć. Wolfsburg na wyjeździe. No, czyli to nie był jakiś taki łatwy przeciwnik. Taki mam obecnie budżet, prawie 50 milionów i 200 tysięcy. No i tak, kupiliśmy Onanę, kupiliśmy Gomeza i kupiliśmy Dawida. To są naszych trzech nowych zawodników. No jeśli uda nam się sprzedać jeszcze paru zawodników, bo chyba tam chyba Forsberg i Willy Orban mogli być sprzedani, to bym jeszcze spróbował nowego środkowego pomocnika ofensywnego kupić. No jak będzie, to zobaczymy. Możemy już w sumie ten pierwszy mecz dzisiaj już symulować. Gramy z Hanowerem u siebie. 4-0, no i tak to ma wyglądać. Dość łatwo sobie poradziliśmy, znaczy sobie poradził RB Lipsk z Hanowerem. No, Hanower to Beniaminek, więc w sumie nie ma co też tak podniecać, że tak zniszczyliśmy drużynę, bo to jednak jest właśnie Beniaminek. Ale każde zwycięstwo cieszy. Oferta transferu Sabitzer, no nie, Sabitzer 27, ja myślę, że on ma 29, a to tym bardziej nie idzie nigdzie. Upamecano, no ja bym już Upamecano chciał, żeby on nie był jakby na mnie zły. Ja mu dam podwyżkę, jeśli tylko właśnie, tylko musi przestać tą prośbę o transfer, musi wycofać jakby. Oferta transferu Konate, rozmowy z poznaniczym Forsberg. Konate, jakiegoś towarzysza mi chcą dać? Co to za towarzysz? Nie chcę, żeby... Może być utalentowany, ale to jest Konate, on jest środkowym obrońcą, a tamten jest prawym obrońcą, więc w sumie on to nie potrzebuje nowego prawego obrońcy. No i symulujemy dalej. Oferta transferu Upamecano. No ale my go oczywiście, tak jak mówiłem, nie będziemy sprzedawać. Wszyscy trenują, to fajnie. Zwłaszcza fajnie widzieć, że nowi zawodnicy trenują. Bo oni się muszą od początku rozwijać i przyzwyczaić do nowej ligi. Bo żaden z tych tu nie grał. Konate, chce mi dać Almirona, no nie ma szans. Onana nie grał w Bundeslidze nigdzie. Nigdy. Dawid to samo i Gomez też nie. To tak, żaden z tych nie grał nigdy jeszcze w Bundeslidze. Strasznie masa przełożonych spotkań, nie wiem czemu. Może przez to, że teraz grafik Ligi Mistrzów i Ligi Europy się ułożył. Ile tak poprzekładano. Teraz spotkanie z Frankfurtem na wyjeździe. Frankfurt chyba dwa zwycięstwa po dwóch meczach, więc bardzo dobry dla nich początek sezonu. My wygrywamy 4-1 z nimi, aż no to też jest naprawdę niesamowite. Dawid dwie bramki, bardzo fajnie, że on strzela, bo tak, w tamtym sezonie mi zależało najbardziej, żeby Izak strzelał, tak teraz Dawid, bo Dawid jest nowy, więc niech się szybko wkomponuje i niech dużo strzela, to szybciej się będzie rozwijał. Mamy ofertę transferową za Orbana, Atletico Madryt. Może coś takiego. No jednak bym go chciał sprzedać, no ale właśnie tak jak zawsze powtarzam, nie chcę go znowu za jakieś małe pieniądze sprzedać. Bo to nie jest tak, że musimy go sprzedać, bo nam, nie wiem, zbankrutujemy. Newcastle jeszcze chce. Możemy im w sumie, o, to możemy im, a tak to tam może zostać. Może jego się przynajmniej da sprzedać, bo nie wiem czy Forsberg, czy zdążymy jeszcze Forsberga sprzedać. O, jest oferta transfer za Forsberga. My zrobimy może coś takiego za Forsberga. Rozmawiamy z pewnością, Willy Orban z Newcastle, no to jeszcze może Atletico Madryt powalczy.
Widzę, że tu Bayer Leverkusen mocno się wzmocnił. Marquinhos przeszedł do Bayernu, tego nie widziałem. To bardzo dobry transfer. Nawet nie będę odpowiadał, nie mam czasu. I tak nie się zgodzę. To Insigne, Marquinhos, Dumfries, Kante. No super transfery. Ale sprzedali Zyle i Tolisso. A BVB tylko sprzedał Witsa, nikogo nie kupili. Oni się bardziej skupiają na swoich zawodnikach młodych. Na przykład jak Giovanni Reina czy Jude Bellingham. Rzeczywiście Haaland też. Orban rozmawia z Poznaniczym. No nie wiem, a mi się nie wydawało, że to były już jakieś wysokie te pieniądze, jakie oferowałem. Forsberg też rozmawia z Poznaniczym. No miałem nadzieję, że jakoś się uda, no ale nic na przymus, nie przymus, tak nic nie zrobimy. Olmo, no nie, bo jednak nie uda się nam kogoś nowego kupić, więc Olmo nie idzie nigdzie. No teraz już za późno, bo i tak już nie przejdzie transfer. Kończymy okienko transferowe. Możemy sobie za chwilę sprawdzić raporty juniora. No nie będziemy nawet reagować na te rzeczy. Raport o juniorach. No Medeiros największym naszym możliwym talentem i w sumie też Qatar Jiu też może będzie talentem. Aha, nie dałem mu planu rozwoju chyba. Mi się dbało, że dawałem mu. Pozycja... No to zrobimy z niego... Nie, dałem mu. No tak. No, tylko tam jakoś nie widziałem. No to wszystko jest dobrze. I teraz jest chyba przerwa reprezentacyjna, jeśli się nie mylę. Dlatego nie ma tu gdzieś mecz nigdzie. Forsberg. No możemy już teraz negocjować w sumie to w styczniu, jeżeli by przeszedł. 26, 18. Może coś takiego. No to już powinni się zgodzić. No chyba, że Lyon jakoś nie ma dużo pieniędzy i jednak chcieli w miarę po taniości go kupić. Na razie tylko, chyba tylko Bayern został z perfekcyjnym rekordem. No i właśnie z nimi się będziemy mierzyli, no to będzie bardzo trudno. Bardzo trudne wyzwanie przed nami. No i gramy u siebie, choć to dużo nie zmienił. Przynajmniej remis byłby super wynikiem, mi się wydaje. No niestety jest porażka w ostatnich minutach, no w ostatnich, w 78, czyli pod koniec meczu. Strzelił Müller, ale i tak nie zostaliśmy jakoś rozgniecieni, więc nie powiedziałbym, że to było, że to jest bardzo zły wynik. Mamy swoją grupę w Lidze Europy, Braga, Rangers i Sluj. No czyli definitywnie na papierze to jesteśmy faworytami i powinniśmy przejść, ale naprawdę to są te spotkania nie międzynarodowe, tylko, no tak, międzynarodowe jakby. Kraje z różnych, kluby z różnych krajów się spotykają i to nie zawsze tak wydaje się, że skoro dominuje w Niemczech, to będziemy faworytami w grupie, no ale mam nadzieję, że nam się uda i tak wygrać tą grupę, przynajmniej awansować. No i pierwsze spotkanie z Sluj, gramy na wyjeździe, jedziemy do Rumunii. I wygrywamy 3-1, no to super. Nasz duet napastników strzela, Dawid i Izak, jeszcze Mukiele dołożył bramkę. No a Braga i Rangers się remisują, czyli perfekcyjny start, my mamy 3 punkty. Tylko my mamy 3 punkty, a Rangers i Braga po jednym i oczywiście Sluj 0 po pierwszej kolejce. Oferta transferu Orban do Chelsea. Nie to... Może... Coś takiego. Forsberg rozmowy z Poznaniczym. No nie wiem, naprawdę. Czy naprawdę tak dużo im daję? Myślę, że to nie jest jakieś duże pieniądze. No dobra, idziemy do następnego spotkania z FC Köln na wyjeździe. I wygrywam 2-1. Laimer i Nkunku. Naprawdę mi się podoba ten start w Bundeslidze. No naszym celem jest oczywiście top 4. I na razie jesteśmy na tym czwartym miejscu. Gdyby nie ten Bayern, to bylibyśmy pewnie na drugim. Hamburger, teraz naszym rywalem, czyli drugi z Beniaminków chyba.
Chyba tak. O, widzę, że Legia Warszawa jest w Lidze Europy. I przegraj tam, nie wiem, nie patrzę już z kim. Z Atletico Bilbao, jeśli nie mylę. Athletic Bilbao. Gramy no to teraz właśnie z Hamburgerem. No i przegrywamy to spotkanie. No to jest trochę małe zdziwienie. Niepotrzebna, na pewno niepotrzebna porażka. No dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz do Ligi Europy. O, Orban dogadałem sprzedaż w końcu z Chelsea. Dobra, już może za to 8 milionów 600 w sumie. Prawda, on nie jest nam w ogóle potrzebny. A mi się wydaje, że już rok po rok będzie coraz tańsza będzie za niego cena, jaką moglibyśmy zdobyć. Mamy teraz spotkanie z Bragą. U siebie. No i zaczynamy. 2-0 wygrałem, to super, pewne zwycięstwo z Bragą. Rangersi wygrywałem z Sluj. Czyli to oznacza, że my jesteśmy na pierwszym miejscu, a za nami są Rangersi. Teraz spotkałem z Werder Bremen na wyjeździe. 3-2, no wygraliśmy. Sabitzer dwa razy i Dawid jeden raz. No najważniejsze, że mamy to zwycięstwo. Bo jednak słabe by było mieć dwie porażki z rzędu. Orban został sprzedany, to fantastycznie. W styczniu przyjdzie do nas 18 milionów za niego. Forsberg na Napoli. Może coś takiego. No i symulujemy dalej. Znowu jest oczywiście przerwa reprezentacyjna. Kolejny trening. Już powinniśmy za niedługo wracać do spotkań ligowych. Jeszcze nie widzimy, z kim następne spotkanie będzie. FC Augsburg. No to już znamy naszego rywala. Chyba są, no tak, są na pewno poniżej siódmego miejsca. Nie wiem dokładnie, gdzie, za chwilę się dowiemy. Dokładnie to 14 miejsce, czyli są, no już tam w tyle trochę. Dawid overall w górę poszedł, Sabitzer poszedł overall w górę, fajnie. I zaczynamy to spotkanie z Augsburgiem. 4-0, bardzo fajnie. Sabitzer strasznie dużo strzela, widzę. I to nie są gole z karnych, a on jakby gra jakoś tylko pomocnik defensywny, więc naprawdę dobry sezon bardzo w jego wykonaniu. Teraz spotkanie z Rangersami na wyjeździe, czyli potencjalnie najtrudniejsze spotkanie. Bo oczywiście największy jak na razie widać rywal i jeszcze na wyjeździe. 4-3-2-1, ciekawa formacja, rzadko się z nią spotykam. No i zaczynam to spotkanie. 0-0 kończymy, czyli dzielimy się punktami, Braga wygrywa, no to ciekawie się robi. No Sluj już jest takim pewnym, z pewną drużyną, która nie będzie walczyć o nic. A jeszcze właśnie my powalczymy z Sluj oraz Rangers. Spróbujemy dopiąć jeszcze ten transfer, może się uda z Forsbergiem. Teraz spotkanie z Hertą Berlin w lidze, no to już jest trudniejszy troszkę rywal, jeszcze na wyjeździe. Ale wygrywamy 2-1, no to fajnie, Izak z dwoma bramkami, Loren strzał dla Herty Berlin. Teraz chyba pucharowe spotkanie będzie. No i w końcu w sumie nie mamy trudnego rywala, bo poprzednim roku w pierwszej rundzie mieliśmy, jeśli nie mylę, Borussię, no kogoś na pewno mocnego bardzo, chyba Borussię. Więc od razu odpadliśmy niestety. No w sumie Lukman mógłby pójść na wypożyczenie, bo u nas skrzydłowi praktycznie nie mają sensu po co być. No i mamy to spotkanie z Kiel, Holstein Kiel, Onana overall w górę, Gomez overall w górę, bardzo fajnie to widzieć.
Zwycięstwo 3-1 oczywiście tak musiało być. Nieodpowiedni rywal, powiedzmy, nagroda z turnieju, mamy pierwszą nagrodę, 300 tysięcy. A to i tak chyba pod koniec, mi się wydaje, że sezon w miarę jest rozliczany, jakby to powiedzieć. Fede transferu Konate, no to tak jak mówiłem, on nie odchodzi, więc nie ma co nawet patrzeć. My teraz spotkamy z Fortuną Düsseldorf, u siebie gramy. Jest 2-1, Izak nam dał zwycięstwo. Izak dwie bramki. No to bardzo dobry występ w wykonaniu Szweda. A my raport na to razie nie musimy patrzeć, chyba. No możemy sobie zerknąć, skończam. Pogrzeb Medeiros bił 60, a Katar Giu 58. No to fajnie, że się chłopaki rozwijają. Ten trzeci to praktycznie się jak rozwija, to słabo. No i teraz mamy spotkanie rewanżowe z Glasgow u siebie. Fajnie byłoby wygrać. Bylibyśmy w dobrej sytuacji naprawdę. Jeszcze nie w pewnej, ale bylibyśmy w dobrej bardzo. No i zaczynamy to spotkanie. 2-2, czyli kolejny remis. No a Braga wygrywa, no i we trójkę tam się będziemy bić do ostatniej kolejki, jeśli się nie mylę. Teraz spotkanie z Bayerem Leverkusen na wyjeździe w lidze oczywiście. No jest zwycięstwo Bayeru, no ale nie będziemy zawsze wygrać, zwłaszcza jeszcze tych meczów wyjazdowych z takimi trudnymi rywalami. Teraz mamy chwilkę na odsapnięcie. Przerwa reprezentacyjna, 2 tygodnie około. Nie wiem, czy Lazio zapomniało o tym transferze Forsberga, mi się wydaje, że nie dostaliśmy o nic. O właśnie, akurat wspomniałem. Czy jednak rozmowy z Pawzmaniczym? No nie wiem, naprawdę 17 milionów będę musiał po prostu zaakceptować następną ofertę. Bo widzę, że nawet 17 milionów i 300 tysięcy to już jest za dużo dla klubów. Trenujemy sobie dalej. Jesteśmy na 4. miejscu obecnie w lidze. Ale to dopiero 11 kolejek. No i mamy w końcu właśnie tak, czekałem, kiedy się skończył. W końcu zmierzymy z Borussią Dortmund, bo to chyba jedyny mocny rywal, ale jeszcze mieliśmy Gladbach, mi się wydaje, że nie graliśmy. No i zaczynam to spotkanie. Jest zwycięstwo 2-0, bardzo fajnie. Bayern wygrywa też swoje spotkanie z Augsburgiem. Nie wiem, czy nie awansujemy w tabeli. Nie wiem, naprawdę. Teraz będzie spotkanie na wyjeździe, a nie, u siebie będziemy bagrać z Cluj, chyba u siebie gramy z Cluj. Bo mi się wydaje, że graliśmy właśnie już u nich, to teraz będziemy grać u siebie. No tak, gramy u siebie teraz. No tu naprawdę musimy zdobyć 3 punkty. I mamy 3 punkty, Kluivert nam dał te 3 punkty, trudno. Wymęczone są i Braga wygra z Rangersami. To będzie jeszcze ciekawiej w grupie naszej. Teraz Hoffenheim jeszcze, czy jeszcze jest dość trudny taki rywal, w którym nie graliśmy. Frankfurt może tam jeszcze chyba nawet jest. I zaczynamy spotkanie na Prezero Arena. Prezero, nie wiem jak się dokładnie czyta. 0-0, bezbramkowy remis, czyli zgarniamy jednego punkta. Trzecia runda, DFB Pokal. Nie patrzyłem nawet z kim tam będziemy. Z Eintrachtem Frankfurt, no to łatwo nie będzie, to na pewno. Lukman się rozwija, pewnie będę musiał go w zimie dać na wypożyczenie. No bo naprawdę nam nie jest potrzebny on. No Kluivert też mogę sobie zostawić, ale naprawdę tyle skrzydłowych nam nie jest po prostu potrzebnych. Kluivert sobie tu może być. Hajdara może zostać, gdzie on jest. Lukman, no właśnie, Lukmana sobie dodajmy do listy wypożyczeń, bo nie chcę go też znowu marnować, no, ale po prostu nam nie jest potrzebny. I nawet się na ławkę nie łapie, ale to jest właśnie dość fajny zawodnik, więc niech idzie się rozwijać na jakimś wypożyczeniu. Plan tygodnia. A nie mamy treningu, to super. Właśnie nie chciałem żadnych treningów przed meczem ligowym z Mönchengladbach.
I zaczynamy to spotkanie pucharowe. 2-1 wygrywamy. Dawid strzela obydwie bramki. I awansujemy do czwartej rundy Pucharu Niemiec. No, Lukman też się cieszy. Możliwe będzie miał wypożyczenie. No to wszyscy jesteśmy zgodni. I teraz to spotkanie z Borussią Mönchengladbach. Na wyjeździe? Nie, u siebie gramy. Jest to dość ważne spotkanie, choć widzę, że tu wiele zawodników mocno zmęczonych niestety. No i przegrywamy, możliwe, że przez to. Szkoda, naprawdę. Oboje, Bayern przegrywa z Fortuna Düsseldorf. To jest dopiero niespodzianka. Jeszcze Bayern u siebie. No Kampl, ty jesteś jedynie na ławkę, niestety, taka prawda. Olmo się rozwija, no Olmo się właśnie troszkę kiepsko rozwija i tam mi się troszkę nie podoba. No i teraz spotkanie z Bragą będzie. My już mamy awans zapewniony, a to fajnie. Teraz tylko gramy o to, kto wyjdzie na pierwszym miejscu i będzie trudno wyjść na pierwszym miejscu. No chyba, że zremisujemy, bo jednak mecz na wyjeździe w Bradze nie będzie łatwym na pewno zadaniem. Ale jednak 3-0 sobie poradziliśmy bardzo łatwo, no trochę się dziwiłem. A Slui remis z Rangersami 0-0. Myślałem, że Rangersi z nami awansują, ale jednak to Braga awansowała. Ofertę wypoczyłem Lukman z opcją wykupu. No ja nie chcę opcji wykupu, bo jednak swojego Lukmana możemy zostawić. No, na rok mógłbym go wypożyczyć. Teraz spotkanie z Mainz, 15 kolejka Bundesligi. Oferta wypożyczenia, krótkie wypożyczenie do Arsenalu, no to dobra, może być. Czyli oczywiście krótkie wypożyczenie znaczy, że od stycznia do lata. Dobre i to nawet. No i mam teraz spotkanie z Mainz na wyjeździe. 3-0, bardzo fajnie. Nkunku dwie bramki strzelił. A jedną oczywiście Dawid. Jesteśmy na czwartym miejscu, choć wszyscy jesteśmy tam blisko. To mi się podoba, że jest dość równo. Schalke z naszym rywalem. No właśnie, zmęczeni tutaj zawodnicy. Muszę uważać na te treningi. Często zapominam. My gramy, zaczynam do spotkania. 3-0 i tak wygramy. To bardzo super. Potrzebne nam by te 3 punkty. No i przesunęliśmy się na trzecie miejsce, bo Borussia Dortmund chyba przegrała, tak mi się wydaje. Dobrze się spisali Jonathan, no to jest super naprawdę zawodnik, bardzo mi się podoba jego gra. Bałem się, że może ten pierwszy sezon będzie dość trudny, ale nie, nawet sobie super radzi. 17 kolejka, czyli połowa sezonu. Lukman został pożyczony. Forsberg, przedłużenie kontraktu. No przedłużyć pewnie będziemy musieli ostatecznie jednak, no tak, Willy Orban chodzi, to dobra, ale będziemy musieli, bo nie chcę jednak, żeby za darmo poszedł. Przedłużamy na rok właśnie, nie chcę naprawdę, żeby on poszedł za darmo. Bo te 17 milionów czy 18 moglibyśmy jeszcze zgarnąć. No i ostatnie spotkanie tej rundy, gramy na wyjeździe z Freiburgiem. No i super koniec tej pierwszej części sezonu. Akcentujemy zwycięstwem 3-1 na wyjeździe i kończymy chyba na trzecim miejscu. Na trzecim, no to super. 5 punktów tylko do Bayernu straty, 2 punkty do Mönchengladbach. No jeśli nie zaliczymy jakiegoś spadku formy, to powinniśmy walczyć nawet o wygranie Bundesligi. Teraz będzie dość dłuższa przerwa, chyba do połowy stycznia, jeśli nie mylę. Tak zwykle trwa przerwa w Bundeslidze. Za niedługo też się otwiera okienko transferowe. Nie wiem, no Olmo trochę się słabo rozwija, no ma, wbił to 82, ale jednak i tak troszkę się za słabo rozwijam, przynajmniej słabiej niż myślałem. Zwłaszcza, że on ma 25 lat, nie wiem dokładnie ile on ma. Forsberg, 19600, no my tu bierzemy. Dobra, Mönchengladbach, to co, że wzmocnimy naszego rywala, ale będziemy dostajemy ważne pieniądze. Jeśli oczywiście wszystko przejdzie tam, Junior chce odejść, Flavio Costin.
No Flavio Costin i tak nic nie zrobi, więc możemy go zwolnić. No po prostu jest za słaby, widać to, nic nie osiągnie w tej swojej karierze. Nie będzie przynajmniej jakimś niesamowity. Konate? No nie sprzedałem tego Konate. Strasznie dużo tych ofert za Konate. Luke mam do 8 wypożyczenia, to super. Forsberg został sprzedany, to jeszcze lepiej mamy. No to nie wiem, może prawie 100 milionów będziemy mieć, jeśli się nie mylę. No 80, ale budżet na prędzej jest troszeczkę za duży. No i teraz mamy 87. I myślę, że tu właśnie no to myślę, że moglibyśmy zakupić nowego środkowego pomocnika ofensywnego, bo tak patrząc, Hasztenberg nie pamiętam, ile już szczerze Hasztenberg ma lat. Pomykan, nie, no tak, jedynie pewnie Olmo. Chociaż jeszcze się upewnię, jeśli ma Hasztenberg koło tak 30. Ile ma? 30 ma Hasztenberg, a Olmo ile ma lat? Olmo ma 23, no to nie, to jednak... To jednak pożegnam się z Kloster, niech Kloster ma tylko Hasztenbergiem. No tak, dodajmy do listy transferowej, choć w sumie może włączymy go w transakcję. Tylko kogo by tu musimy poszukać? Jakiegoś super lewego obrońcę. Poszukamy sobie tu. No i zaczynamy od Premier League. Angelino, no już super pomysł, mógłby wrócić do nas. Oczywiście był przez chwilę wypożyczeniem Ben Chilwell, to jest możliwa opcja. Lucas Digne troszkę ten wiek mnie odstrasza, że już 28. Mendy, no nie. Reguilón, możliwe. Możliwe. Ach, też ten wiek troszkę. No, Robertson, nie wierzę, żeby wam się udało jednak, szczerze. Marcelo, nie. Gaia, no. No może. Choć mam nadzieję, że i tak kogoś lepszego nam się uda zdobyć. Idziemy teraz do Ligue 1. Michel Baker właśnie, on mnie dość ciekawi, ale nie ma jeszcze overround, to nie będzie jakiś super, powyżej 80 na pewno nie ma. Czyżby we Francji nie... No jest tu jakiś, no to już 28 lat. Nie ma jakichś tam wyśmienitych zawodników już, co są w klasie światowej, tylko tam większość to młode talenty. Alfonso Davies. No Alfonso Davies to jest super pomysł. Aż to mógł być transfer. Możemy ukraść Bayernowi. Tylko właśnie no nie wiem. Nie wiem, czy robić coś takiego jak... Tak prawdziwe transfery. Bo to nie byłoby prawdziwe, ale w sumie to jest kariera menadżera. Co będziemy robić? Może kiedyś sobie zrobimy specjalnie jakąś karierę menadżerem taką, żeby była prawdziwa w miarę. Ale Alfonso Davisa sobie kupimy. Możliwe, że właśnie jego, bo to jest chyba najlepszy pomysł. Tak, Diafico ten wiek, troszkę mnie niezbyt. Seria. No to teraz jeszcze została La Liga. Tam pewnie Mendy. No Mendy mógł być super wyborem też Ferland. Lodi. No Lodi to byłby super pomysł. No Mendy. Dobra, możemy go dać, ale chyba jednak nie będzie naszym faworytem. I w sumie to mam już swojego faworyta. Już go szukamy. Angelino jest fajnym pomysłem. No dobra, idziemy tak w miarę, eliminujmy. Nie, no jednak może nie będziemy brać go. No to jest pomiędzy tymi dwoma, prawda? Nie wiem szczerze kogo. Lubię Lodiego bardzo, jego talent. No i właśnie on jest chyba młody. No Angelino już raz u nas był, więc w sumie... Może drugi raz nie musi u nas być.
Ja mu zaproponuję wszystko poza odcinkiem. A my będziemy się już żegnać, bo już i tak pół godziny. Więc dzięki wam za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!